Dobry wieczór. Wielką radością i przyjemnością, jak zawsze, zwłaszcza w tym okresie przedświątecznym. Witam w wieczorową porą w śniadaniu z mistrzem, naszego mistrza Andrzeja Seweryna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kochani, ale z tym mistrzem to błagam, ważcie słowa. To ważąc te słowa, ostatnim razem zagrał pan w trzech produkcjach filmowych, bo to i seriale, i filmy. I chciałem tych trzech produkcji użyć jako klucza do pewnej przedwigilijnej opowieści o człowieku. Czy my w Anno Domini 2022 jesteśmy tak otwarci i tak gotowi na spotkanie z innym człowiekiem, jak bohaterowie serialu, w którym pan występował pod tytułem Królowa? Szybka odpowiedź jest nie wiem. Druga szybka odpowiedź jest nie, ale nasz naród jako lawa, pisał poeta, i myślę, że to jest prawda. Poza tym ja z wiekiem tracę już pychę, która pozwalała mi uogólniać łatwo, na podstawie szczegółu mówić o całości i tak dalej. Także odpowiem na to nie wiem. Wiem natomiast, że Kościół lub dzisiejsza sprawująca władza nie są gotowi na otwarty, spokojny dialog społeczny. To jeżeli mamy zachować tę skromność i umiar i właśnie nie dokonywać osądzenia poprzez szczegóły, nie osądzać ogólności, to co powinniśmy czynić, żeby być bardziej otwartymi? Kształcić się, czytać, oglądać, podróżować, spotykać ludzi niepodobnych do siebie i być stale czujną, nie przyjmować prawd ogłaszanych bezmyślnie za prawdy swoje. Niech te prawdy będą po refleksji naprawdę naszymi, a nie tylko płynącymi od ludzi, którzy albo sprawują władzę, albo nami kierują duchowo, albo piszą w prasie, albo mówią w telewizji, albo jeszcze gorzej, piszą i są influencerami. W naszym hymnie pojawiają się odniesienia do kultury, do tradycji francuskiej. Dał nam przykład Bonaparte. Pan w chwili obecnej znajduje się we Francji. Czego powinniśmy się uczyć od Francuzów na początku XXI wieku, skoro są oni tak silnie obecni i kultura francuska w naszej kulturze? Myślę, że na pewno była obecna bardzo, czego dowodem tekst naszego hymnu. Myślę, że była obecna, czego dowodem było takie wydarzenie, które sam przeżyłem, że byłem w Tarnobrzegu w muzeum i tam jedna z byłych właścicielek pałacu, proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam po prostu nazwiska, jedna z wielkich dam tarnowskich. Wydaje mi się, że to był tekst, ten, o którym za chwilę powiem, pisany w XIX wieku. Otóż ten tekst oglądałem kilkadziesiąt stron, bo tak mogłem, nie dotykając oczywiście. I widziałem, że ten tekst był pisany ręcznie oczywiście, był pisany jakimś atramentem, był pisany bezbłędnie, nie było tam żadnych poprawek. To były chyba listy i że to był tekst pisany w języku francuskim. No, to dowodzi, jak bardzo arystokracja, szlachta polska była związana, między innymi to dowodzi, jak bardzo była związana z Francją w życiu codziennym, ponieważ ten tekst był tekstem
no, o codzienności. Więc to jest taki drobny przykład. Ja nie mówię oczywiście o pobycie Słowackiego, Mickiewicza, Norwida, Krasińskiego we Francji. Mickiewicza, który był profesorem Collège de France, prawda, no i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy oczywiste. Nigdy nie było wojny między Francją a Polską. Pytanie jest jednak inne. Pytanie jest trudniejsze. Czego powinniśmy się uczyć od Francuzów? Ja mam w ogóle wątpliwość na temat tego właśnie, żeby tak znowu uogólniać, no, czego mamy się uczyć od Rosjan? No, w sytuacji ogólnej dzisiaj, to w ogóle tego pytania nie chciałbym słyszeć, nie chciałbym sobie go stawiać, w ogóle mnie nie interesuje na dzisiaj. Czego miałbym się uczyć od Czechów? No, za mało znam Czechów. Czego miałbym się uczyć od Amerykanów? Coś tam wiem więcej. No, od Francuzów. Mój Boże. Znowu spontaniczna odpowiedź to jest moja. To jest sceptycyzmu. No bo tak, bo oni mają nieprzerwaną kulturę, nieprzerwane istnienie państwa. Są czwartym mocarstwem, czy tam którymś tam, prawda, mocarstwem, wielkim mocarstwem. Jechałem dzisiaj z Paryża do Toulouse i widzę, jaki to jest wielki, ogromny kraj. Pociągi pełne, samoloty pełne, wiele problemów, naturalnie wiele problemów. Na przykład przegrana w finale z moim ukochanym zespołem Argentyny. Mówię to oczywiście pół żartem. No, niemniej jednak to jest kraj, który po 1989 roku był otwarty na współpracę z polskimi samorządowcami na przykład. Samorządowcy polscy jeździli do Francji nie po to, żeby powtarzać to, co Francuzi robią w samorządach, ale żeby zbadać to, co robią i zorientować się, jak mogą z tego skorzystać, prawda? Ja pracowałem wiele lat, 20 lat w Komedii Francuskiej, bo o 13 latach pozostałych to mniej w tej chwili mam ochotę mówić, ponieważ to były teatry różne, nie były to teatry takie jak Komedia Francuska, która jest wielką, wielką, no największą teatralną instytucją we Francji, prawda? I w związku z tym ja myślę, że to, czego ja się nauczyłem w Komedii Francuskiej, to po prostu organizacji pracy. I no, to już podskórnie, to już nieświadomie na pewno mam to gdzieś w sobie zakodowane i pewnie pewne sprawy, które są moimi takimi zmartwieniami lub radościami w czasie dyrekcji mojego Teatru Polskiego w Warszawie, no są na pewno związane z tym, co przeżyłem w Komedii Francuskiej, prawda? Ale to są zupełnie światy nieprzystawalne do siebie, inne, nie mające naprawdę nic wspólnego poza tym, że i tam jest zespół, i tu jest zespół, ale obawiam się, że na tym się kończy. A gdyby zadać takie banalne pytanie, czy Francuzi mają większe poczucie humoru od nas? To bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Mają inne i przemożne. Francuzi kochają się śmiać. To jest dobra szkoła Molierowska, to jest dobra szkoła Rablowska. Tradycja śmiechu francuskiego jest bardzo, bardzo bogata. Tradycja języka erotycznego jest bogata. My w ogóle powszechnie w Polsce nie znamy, znamy pewne fragmenty tej kultury pisarskiej, erotycznej, ale to co jest w tej kulturze francuskiej, związanej z humorem właśnie, jest czymś niezwykłym. Ostatnio widziałem takie przedstawienie, które jest złożone z wywiadów oraz z piosenek Serge Gainsbourga i ponownie odkryłem, bo już po latach po prostu, no, trochę zapomniałem, ponownie odkryłem wielkość tego
tego poety, jego bezczelność, jego zarozumiałość denerwującą, jego fenomenalne poczucie humoru, no i jego elegancję w tych pieśniach, które słyszałem w teatrze. Ale przecież to poczucie humoru jest pewnie trochę inne. Ono może jest, chociaż też chciałem powiedzieć, niejęzykowe. Nie, no językowe. No, Raymond Devos, kiedy robił... Tutaj są takie one-man showy, takie przedstawienia jednoosobowe. Nie wiem, to po francusku się mówi seul sur la scène, seul sur le plateau. Nie mówi się monodram. I to często są naprawdę fenomenalne zabawy z językiem. Na pewno nie można powiedzieć, że Francuzi mają mniej rozwinięte poczucie humoru niż Polacy. Błagam, jednak nie. Nie mówię, że mają większe, ale nie, naprawdę. Nie znam historii Widelców, ale myślę, że Francuzi od dawna wiedzą, jak się spożywa posiłki. To trzymając się tego francuskiego poczucia humoru, jak się pan czuł, kiedy odtwarzał pan postać taką dla literatury bardzo poważną, Josepha Conrada, w filmie komediowym, w komedii kryminalnej Niebezpieczni dżentelmeni? Jak ten Conrad może... No, ja się po pierwsze czułem... Tak. Tak. Jaką radość życia odnajduje w tej komedii Conrad filmowy? Konrad filmowy, to ja nie wiem, bo on jest gdzieś tam na ekranie w tej chwili. Ja nie wiem, jaką on tam radość sobie dzisiaj przeżywa. Mogę mówić o sobie, mogę mówić o tym, że w czasie pracy, w ogóle nie starałem się myśleć, że to jest komedia. Starałem się grać człowieka w określonej sytuacji, z jednej strony dramatycznej, z drugiej strony zabawnej, z trzeciej strony niebezpiecznej, z czwartej strony takiej związanej z historią jednak, bo te postaci, prawda, to, które my tam gramy w filmie, są wszystkie, w gruncie rzeczy wszystkie, historycznymi postaciami znanymi w świecie kultury i polityki XX wieku polskiego. Ja czułem się bardzo dobrze w czasie pracy nad rolą. Miałem wspaniałego reżysera, który doskonale wiedział, o co chodzi. Bardzo dobrze mnie prowadził, moim zdaniem. Miałem wspaniałych kolegów, aktorów. Była to bardzo uczciwa też praca. Przeczytałem parę tekstów Conrada. Bardzo się uradowałem tym, że miałem okazję po prostu i z tym się zapoznać. Miałem Emilę Czartoryską, która robiła kostiumy, co mnie bardzo, jakby to powiedzieć, uspokajało, ponieważ wiedziałem, że będę wyglądał tak, jak trzeba. No oglądałem jego zdjęcia i te zdjęcia są bardzo wyraziste, bardzo wymowne. To jest człowiek, który naprawdę wiele przeżył. O czym mówi w filmie zresztą, ale myślę, że jednocześnie to, czego nie mówi w filmie, a co jest na pewno elementem jego świadomości ludzkiej, artystycznej, obywatelskiej, to jest świadomość, z jakiego kraju też przybył i co działo się wtedy w tym kraju, z którego wyjechał. To tak jak pan powiedział w owych Niebezpiecznych dżentelmenach, reżyser umiejętnie pana prowadził, a był to bardzo młody człowiek. I chwilę później gra pan w filmie reżysera o dużo większym doświadczeniu i zupełnie inną rolę. U Krzysztofa Zanussiego gra pan w Liczbie doskonałej. Tak. I w tej Liczbie doskonałej gra pan osobę, która stawia takie pytanie, ono się pojawia także w zwiastunie tego filmu, czy za tym wszystkim ktoś stoi? Czy zestawiając te doświadczenia tych trzech różnych filmów, trzech różnych ludzkich dróg,
trochę jak w piosence Boba Dylana, przez ile dróg musi przejść każdy z nas w wolnym tłumaczeniu, to czy za tym wszystkim ktoś stoi? Zadaje pan, Jacku, najważniejsze pytanie, jakie może sobie postawić człowiek. Mnie się wydaje, że jest coś, co wykracza ponad nasze skromne ludzkie widzenie, pojmowanie świata. Jedni nazywają to Bogiem, inni nazywają to przypadkiem, jeszcze inni nazywają to tajemnicą, a jeszcze inni pewnie nazywają to jeszcze inaczej. Ja w tajemnicę wierzę zdecydowanie. Ostatnio mam pewne problemy z polskim kościołem, z kościołem w ogóle, ale to, co najważniejsze, to, że się tak wyrażę, z pokorą, czy jestem świadomy tych pytań, krótko mówiąc, jestem świadomy tych pytań, na które nie potrafię sobie odpowiedzieć, i myślę, że moja postać z liczby mnogiej przechodzi niezwykłą drogę, ponieważ to nie jest tak, że on na końcu, mówiąc tak banalnie i prosto, mówi, że właśnie wierzy w Boga. Natomiast mówi, że już niestety nie ma czasu, bo umrze niedługo, ale że zaczyna coś do niego docierać, czego kiedyś nie wiedział, że istnieje coś, z czego nie zdawał sobie sprawy, co negował. Otóż nie jestem na tym etapie. Ja jestem na etapie takim, że wierzę w tę tajemnicę. I to nie znaczy, że człowiekowi jest wtedy łatwiej. Natomiast chyba się człowiek wtedy czuje lepiej. Lepiej w takim sensie, no, że jest mniej pyszny, że jest być może bardziej sceptyczny właśnie, co jest paradoksalne w tym przypadku, no ale jednak, że wie, że no oczywiście ja nie mam pojęcia o tym, czy nauka może udowodnić istnienie Boga, prawda? No to ja już na tych poziomach dyskusji żadnej z nikim nie potrafię podjąć. Natomiast no, bardzo mnie to obchodzi wszystko i bardzo byłem szczęśliwy, że mogłem wziąć udział w tym filmie. Myślę, że pytania Konrada były nieco inne. Nie stawiał pytań w ten sposób dokładnie, natomiast był, no, jakby to sformułować, no, był wielkim moralistą XX wieku. To co napisał Konrad, no to jest po prostu, to są szczyty literatury, prawda? Nie zajmuję się tą problematyką ani Loretta, ani Bork, czyli Sylwester, który grałem, w sytuacjach, w których je spotykamy, te postaci. Czyli w filmie Królowa, ale nie mogę powiedzieć, że w ogóle to ich nie interesuje, ani że nigdy nie mieli, że nie chodzą do kościoła na przykład. No, prawda? To nie. Ale kiedy wspomniał pan o niebezpiecznych dżentelmenach, o odtwarzaniu roli Josepha Conrada, to wspomniał pan o książkach jego autorstwa, które pan sobie przybliżył, przygotowując się do tej roli. Kiedy mamy Liczbę doskonałą Krzysztofa Zanussiego, to mamy takie filmy z aktorami, którzy na pewno gdzieś chyba w sercu pana zapadli, a odeszli od nas, bo mamy Spiralę, odszedł ostatnio Jan Nowicki, mamy Konstans, odszedł Tadeusz Bradecki, no i mamy Liczbę doskonałą. Nie ma pana profesora Siderskiego.
Oj tak, no, wielu od twórców grających u Krzysztofa Zanussiego już wśród nas nie ma. Nie ma Zbyszka, zapewne nie ma Haliny Mikołajskiej. To. Czy to odchodzenie właśnie tych osób, które gdzieś nam towarzyszyły, czy ono się przekłada na granie i na postrzeganie? Wie pan, może nie bezpośrednio, no, to, że ktoś odchodzi, nie oznacza, że ja będę zmieniał sposób swojej pracy. Wprost przeciwnie, ich obecność zmieniała moją pracę. To obserwując pana profesora Jana Siderskiego, doświadczałem pewnych emocji, miałem pewne przemyślenia, które później być może ujawniały się, ich rezultaty ujawniały się na scenie. To obserwując Tadeusza Łomnickiego, Zbyszka Zapaźmicza, Gustawa Holubka, czy Wojtka Przoniaka, prawda, który odszedł też przecież niedawno, co było dla nas wszystkich ogromną stratą, przykrością, za wcześnie. Ale to nie ich odejście, a raczej ich obecność była inspirująca. Natomiast jest pewien aspekt, o którym może miałbym ochotę powiedzieć, to znaczy, że człowiek dojrzały w moim zawodzie warto, żeby znalazł chwilę, żeby się zastanowić, co oznacza dla niego odchodzenie jego starszych kolegów, młodszych kolegów i tak dalej. To jest ciekawe pytanie, które można by sobie zadać. To znaczy, czy my w związku z tym, inaczej może, czy w związku z obecnością Tadeusza Łomnickiego, Gustawa Holubka, Zbigniewa Zapasiewicza i innych wielkich polskich aktorów, czy ja mam jakieś obowiązki w związku z tym? Prawda, że oni byli i ich nie ma. Otóż myślę, że jest coś na rzeczy. Ja myślę, że chciałbym kontynuować ich relacje z tekstem dramatycznym, ich szacunek do tekstu, ich miłość do tekstów, do języka polskiego. Dzisiaj na pewno nie zgadzałbym się ze wszystkimi czy teoriami, czy praktykami teatralnymi, prawda, starszych moich kolegów, bo sam stary, prawda, ale po pierwsze to byli moi mistrzowie, to są moi mistrzowie, dlatego trzeba, żebym o nich pamiętał, a po drugie debata jest zawsze zdrowa, Także to dość złożona kwestia, tą, którą pan teraz poruszył. A kiedy pan wspomniał o tym właśnie, do czego nas powinni implikować ci, którzy odeszli właśnie, jak powinni zmieniać nasze podstawy, to na początku naszej rozmowy, mówiąc o Francji, powiedział pan, odwołał się pan do doświadczenia minionych mistrzostw świata i przypomniał mi się taki fragment, który chciałem się pana spytać, kiedyś dostępny na jakiś zarejestrowany na taśmie VHS-u przed telewizorem w czasie mistrzostw świata w 1982 roku, siedzi dwóch wówczas młodych ludzi, jeden Jacek Kaczmarski, drugi Andrzej Seweryn, i komentują pewien mecz reprezentacji Polski z drużyną z kraju, o którym chwilowo nie chcieliśmy mówić. I jak te wspomnienia tego pierwszego roku poza granicami emigracji i szukania czegoś nowego wpłynęły na życie Andrzeja Seweryna? No, one po prostu zmieniły moje życie. Ja wyjechałem po to, żeby zagrać w przedstawieniu Andrzeja Wajdy i upraszczając, zostałem tam na 33 lata. Ja tam założyłem rodzinę, nie udało mi się, jakby to sformułować, budować jej stale. Ja tam nakręciłem wiele filmów, zagrałem w wielu teatrach i wreszcie przez 20 lat pracowałem w Comédie Française, więc ja grałem w różnych językach, ja grałem w różnych częściach świata,
no, to po prostu zmieniło moje życie. Jesteśmy przy tej zmianie życia, to przywołałem tu postać Jacka Kaczmarskiego, bo jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia. Bez względu na to, jak wierzymy, to one w jakiś sposób na nas oddziaływują, tak jak oddziaływała w sposób niezwykły i nie wiem, czy na Pana też, taka piosenka, taki tekst niezwykły Jacka Kaczmarskiego, Wigilia na Syberii. I, tak, przypominam sobie. I jak on, jako bardzo młody człowiek, napisał ten tekst, odwołując się do zesłańców, którzy są na Syberii i siedzą przy wigilijnym stole. Jak wyglądała pierwsza pańska wigilia? Bo tak jak pan powiedział, wyjechał pan na chwilę, żeby zagrać i został pan na 33 lata i na to nakładają się wydarzenia z grudnia 81 roku, demonstracje w Paryżu solidarnościowe z opozycją demokratyczną w Polsce i ten pierwszy grudzień 81 roku w Paryżu. 80. Moja pierwsza wigilia to było w 80 roku. Więc to nie była wigilia stanu wojennego. Ja wiedziałem, że muszę po prostu kupić polskie potrawy na wigilię. I w takiej dzielnicy Le Marais, gdzie jest kilka sklepów, było kilka sklepów żydowskich z polskim jedzeniem, właśnie tam kupowało się zawsze takie dania. Czasami można było też kupić w restauracjach polskich, których było parę. Teraz nie wiem, czy są polskie restauracje w Paryżu. Więc jak pan widzi, to nic w tym wielkiego, bohaterskiego, ani szczególnie narodowo-patriotycznego. No ale może te wszystkie właśnie najważniejsze prawdy o nas są ukryte w tych szczegółach. I pozostając... I pozostając przy tych szczegółach i przy tym, że właśnie gdzieś ten czas święty jest przed nami, to i zawsze w tych rozmowach naszych przedświątecznych pojawia się takie pytanie o ulubioną kolędę. O Boże, mój kochany Jacku. No. Nie wiem. No, nie chcę tu jakoś banalnie. Wie pan, ja... Proszę mi wybaczyć, ale ja muszę wyznać coś. Kiedy mój syn miał, nie wiem, kilka miesięcy, pół roku, kiedy należało mu śpiewać po to, żeby zasnął, a to nie były wcale święta Bożego Narodzenia, śpiewałem mu zawsze Lulajże Jezuniu. Więc niech to będzie moja odpowiedź na pańskie pytanie. Ale to chyba kolejny taki szczegół, bardzo istotny. Prawda? Tak, no. Bardzo znaczący, to prawda. To prawda. I kończąc już naszą rozmowę i nie naciągając pana na ten wysiłek, który nam też pan poświęcił, bo już bardzo późna pora, a pan jest wiele set kilometrów od nas, to pojawia się... Nie, bo ja jestem po podróży długiej. Proszę sobie wyobrazić, że przez godzinę musieliśmy stać w Bordeaux, bo coś tam na torach było, jakiś tam wózek był na torach, więc tutaj sprawdzają wszystkie takie przypadki w sposób bardzo dokładny. Policja pewnie tam była, że poza tym nie wiadomo, co to było i nie wiadomo, czy to prawda, co nam powiedziano. W każdym razie no, trzeba uważać teraz w czasie przedświątecznym. To pozostając przy tej uwadze i życia codziennego i właśnie takiego życia literackiego i życia filmowego, to pytanie wiąże się też z takimi marzeniami, trochę jak w opowieści wigilijnej, że wybiegamy gdzieś do przodu. Gdyby Andrzej Seweryn mógł sobie wymarzyć rolę, którą chciałby zagrać w roku 2023? Nie mam w tej chwili takiej. Ja myślę przede wszystkim o moich dzieciach,
i życzę im naprawdę wszystkiego dobrego. Są to cudowne trzy osoby, wielcy artyści, których bardzo szanuję i których bardzo kocham. No i tu mamy kolejny szczegół, że bycie tatą czasami jest najważniejsze. Albo przede wszystkim tak jest najważniejsze. Tak. A dzisiaj najważniejszym dla nas gościem był pan Andrzej Seweryn i za poświęcony nam czas, mimo odległości i za życzliwość, bardzo dziękujemy i życzymy jak najwięcej sił, żeby był pan jak najlepszym tatą. Bardzo serdecznie dziękuję. Przekażę dzieciom moim państwa twoje, Jacku, pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Ściskamy cię serdecznie, Andrzeju. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Wszystkiego dobrego.